Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Uszak, Sunt Fidgetes. Moi kochani, jesteśmy na serwerze W47, na naszym dzielnym zakolu bojowym. Zobaczcie, 124 level, co tu się dzieje. Wypadła mi potka na szczęście z koła, więc nie z koła, tylko z kalendarza, więc ją sobie założę, nie? No takie sobie ten kalendarz, bo tu potka na siłę, złoto, runa, złoto, złoto, tu jest nieśmiertelka, no tu końcówka będzie dobra, bo będzie i skrzydełka będą, i inta, i wytrzymka, i drugie skrzydełka, więc tutaj końcówka będzie całkiem, całkiem w porządku, przynajmniej później zobaczymy. Na razie nie jest za dobrze. Nie mogę nic nakarmić, co tu jest grane, nie mam żadnego jedzenia. Halo policja? Halo policja, gdzie jest moje jedzenie? Halo? Okradli mnie z jedzenia? Nie mam papu? Halo policja? Nic, walniemy szybko pupila jakiegoś. 3.12, czyli coś najgorszego, puszczamy, czyli mrok. Tak jest. Czyli puszczamy coś najgorszego, czyli mrok, żebyśmy zrobili tam parę walk na odcinku i dwie lub trzy, jeżeli nam się uda. No i standardowo zaczynamy od podziękowań, moi drodzy. Hype Train zasuwa wolno, ciężale, ale wjechał Filip Kowalewicz, zwany Fingerem. Dzięki ci serdeczne wjechanie z VIP-a i wczoraj Aim Your Dream, nagrywałem odcinki pomiędzy tym, jak wjechałeś z regularkiem. Dzięki ci serdeczne za piątaka dla Zakolaka. Luce chyba już dziękowałem, Jerzo.pl chyba też. No i dziękuję też wszystkim, którzy przedłużają, czyli Olinek, Michał, Niko, przedłużony VIP, przedłużony Prestiż, Xeng, Zwasax, Pistacjo, Damian, Orlik, zwany Orlenem, Artur, Karol z VIP-em, Wobo z Prestiżem. To są wszystkie osoby, moi drodzy, którzy mają przedłużone. Młody Konik, Adik, Michał Górecki, Łukaszek, Dynamit. To są wszystkie osoby, które przedłużyły swoje wsparcie na kolejny miesiąc. Także dzięki wam serdeczne. Jestem wam naprawdę wdzięczny. No i wszystkim dziękuję, którzy pomagają, którzy wspierają. Jeżeli macie ochotę, to polecam. Mnie to natchniewa do nagrywania następnych odcinków, bo widzę, że ktoś to ogląda i komuś to ma służyć. I cieszę się z tego. Poniedziałkowa noc Czarnolas. To jest dla nas etap przewodni. Poniedziałkowa noc Czarnolas. To jest dla nas etap przewodni. Tak? Torkowa noc. Poniedziałek za dnia Dziewiczy Kanion i wiosenne dni pustyni. No dobra. Czyli łapiemy Czarnolas i później lecimy w poniedziałek za dnia we wszystko. Mamy trzy pety. Tu jest jeden, tu jest drugi. Mam szansę zabić ten trzeci. Mam taką nadzieję, że go zabiję. Gdzie moje owoce zginęły, to nie mam zielonego pojęcia. Czyli szukamy po prostu w mroku. Poniedziałkowa noc Czarnolas. Niestety nie będziemy w stanie dyniaka zabić dzisiaj, więc jedziemy poniedziałkowa noc Czarnolas. Trafi nam się Czarnolas od razu? Nie. 10 za 400, 14 za 500. Jedziemy 10 za 470. Nie skracam, bo nie mam klepsydry. Jak widzicie, mam tylko dwie klepsydry, więc nie skracam. Bo lada chwila wejdzie mi hazardzista i będę potrzebował na pupile 3 razy. No to może być trudne zadanie, szczególnie, że nie mam ani jednego jedzenia odłożonego, nie? To może być trudne zadanie. Zobaczymy, czy nam się uda. Wygramy może 3 walki, nie? Wrzucamy coś do kibla. Zobaczcie, wypadało mi tych klat teraz tyle. Wszystkie bez dziury, że aż mi smutno. Tak, cieszę się z błędu wewnętrznego Shakesa. Nie wiem, co to się dzieje z tym Shakesem, że ostatnio same takie wyskakują komunikaty. Moi drodzy, ja mam jeszcze event, żeby zaraz nie było w komentarzach, że on jest oszust. Jest wtorek, a on ma jeszcze event wielkanocny. Bo to jest poniedziałkowy odcinek, moi kochani. To jest poniedziałkowy odcinek. Dobra, wrzucamy do kibla. Także to nie jest tak, że oszust ma we wtorek jeszcze event. Tylko że oszust we wtorek ma jeszcze event. No, wiecie, o co chodzi. Dobra, mamy dwa sloty. Teraz generalnie po kolei, żebyśmy tutaj nie wpadli w jakąś ruinę dezinformacji. Trzy pupile nakarmimy w międzyczasie. Kibel nam się tutaj zrobił. My szukamy Czarnolasu. Okej, zobaczmy, co zbrojownia nam oferuje za biznesy. Plus 90 broń na zręczność. No, najsu by była. Gdyby nie byłaby na zręczność i gdybym miał pomysł, jak wyjąć beryla. Inteligencja, szczęście to takie sobie, więc tutaj nic nie powalczymy. Jeśli chodzi tutaj o potki, to generalnie coś nas tutaj interesuje. No mógłbym na przykład sobie kupić tą i liczyć, że tam będzie pod wytrzymkę potka, nie? Coś tu jeszcze takiego wybitnie taniego jest? Bo tutaj nie ma jakichś super itemów. No jeszcze mógłbym to kupić ewentualnie, nie jest drogie.
No, nie ma pod wytrzymkę. Czy ja to chcę zakładać? No dobra, na razie zostawię. Zakręcimy kołem i zobaczymy, może wypadnie nam podka na wytrzymkę. Jak nie, no to wsadzimy sobie tą na siłkę. Ale najważniejsze, co dla nas jest, to grzyby. Pieniądze się przydadzą, kamień nie bardzo. Pieniądze, dużo pieniędzy się przyda. Ile pieniądzów? Ale halo. Halo, droga gro. Jeszcze jakieś błędy wewnętrzne serwerów. Nie wiem, o co chodzi. Nie chcę drewna, dawaj grzyby. Rages. Nie pieniądze, nie jakieś klaty. Plecak jest pełen. Jakaś klata z dziurą. O, moi drodzy, na szczęście. Klata z dziurą na szczęście. Chyba na nieszczęście. Co chce wiedźma? Nakrycia głowy. Dobra, kijej w oko. Rozmontuj to. Rages, ani jednej... No dobra, w końcu są trzy grzyby. I znowu 250 tysięcy i 20 tysięcy. Zobaczcie, jakie to niesprawiedliwe. 68 tysięcy, 23 tysiące. Jaki ten rozrzut tego złota jest niesprawiedliwy. Tu 20 tysięcy, tu 250 tysięcy. No i tylko trzy grzybki, więc jest smutno. W związku z tym, że nie wypadło nam żadna podka na na wytrzymałość, to założymy tą na siłę lepsza taka jak żadna, nie? Lepsza taka jak żadna. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Arenę, zarządca areny. Reset zrobiłem przy 13, teraz leci do 6. Rano będzie, podejrzewam, znowu koło 13. Więc będzie idealnie na reset i tak będziemy sobie dziubać. Już tutaj na tym koncie nie bawiłem się w reset pierwszy przy 5, tylko dałem mu więcej czasu, żeby trochę więcej się nazbierało tego wszystkiego, nie? Możemy sobie tutaj kogoś pacnąć, 3500, 3400, jakiś mage. Dlaczego on zaczyna i dlaczego zaczyna od krytyka? Dlaczego on ma drugiego krytyka? Dlaczego on ma trzeciego krytyka? No halo, policja. Halo, policja. Ja mam 2370 szczęścia, on ma 2430 i on wali 3 krytyki, a ja żadnego. Halo, policja. Gdzie jesteście, droga policjo, kiedy jesteście potrzebowani, kiedy ja was potrzebuję? Jest wywar, który będzie o 23.36, no to przecież ja nie będę z awką czekał, a później się zastanawiał, czy ją wyklikam do 24. Co będzie, to będzie, moi drodzy. Jeśli chodzi tutaj o twierdzę, no to nie spodziewałem się tego, że tak magiem będziemy zasuwać. Po prostu się nie spodziewałem, że tak magiem będziemy zasuwać. Tu nic nie ma. Jest tu jakiś jeszcze kontrataczek do wzięcia? Nie ma, no to szkoda. Nie spodziewałem się, że tak magiem będziemy zasuwać, to oddamy po prostu o tako. Że tak magiem będziemy zasuwać, bo druidem zrobiłem 12-11, zanim poszedłem w kopalnię. Tutaj jest 11-10 i w zasadzie chciałbym już tą kopalnię budować, bo zobaczcie, co tu się stało. Robię tutaj takie kombinacje alpejskie, że na przykład zabiłem maszynę do zabijania, a tu jeszcze jestem daleko w lesie. Tego lochu nie kończę, bo tu jest pewny epik. No powiem wam, plan był taki, że miałem tu 10x10, tu 10x10 i tego nie ruszałem, nie? No i klikałem sobie tą maszynę do zabijania, bo myślałem sobie, że w życiu nie zginie, nie? Więc nie ma problemu, będę sobie ją klikał, a w międzyczasie będziemy opróżniać plecak, nie? Bo chcę jak najwięcej przepuścić tych epików przez toaletę. No i padła maszyna do zabijania, no i dziwna, śmieszna sytuacja, nie? Padła ta maszyna do zabijania. I mam tu wszystko dla was do pokazania na dzisiaj. Obrona pupili Arczyk. Siorp 18, moi drodzy, to miałem wkurzenie, bo zobaczcie, no Krox 21, staty 316. Na Siorba 18, staty 228, czyli nie dość, że mam stat 50% więcej niż on. To jeszcze walczę trzecim petem z większą liczbą karmi na pierwszego peta. No i co ja mogę powiedzieć? Unik krytyk, unik hit, unik hit, unik hit. I znowu unik, i znowu hit, i znowu teraz nie unik, ale jo, no, a mój bloków nie robi. No po prostu taki bullshit, że po prostu miałem nerwa wczoraj, że mało nie rzuciłem monitorem w ścianę. No bo jak można to inaczej nazwać? Jak nie bullshitem? No tutaj jakiś był chyba już mniejszy bullshit, chociaż no czomp 31 na zębika 30, no. Teraz to powinno być w drugą stronę, że czomp powinien to unikami wykerować, no i czomp tego, no zobaczcie, no mój czomp i jego uniki, o, trzeci krytyk na mordę, a tam blok, nie, mój czomp i uniki. No w końcu tu się coś odbiło, ale znowu blok i znowu krytyk. Kiedy już miałem jakąś nadzieję, że może coś się odwróci w tej walce, to się odwróciło, ale w drugą stronę. Zabiłem na szczęście Kogieniuta czompem, to była dość epicka walka. Nie ma dzisiaj dużo rzeczy do pokazywania wam, więc to nie będzie jakiś mega stycznie długi odcinek. Więc mam nadzieję, że będzie spoko.
Mam troszkę lożków do pokazania. Awki nie będę przeklikiwał, no bo nie mam klepsydra. Chcę też klepsydry trzymać, bo jak wskoczę w hazardzistę, no to chcę mieć klepsydry na hazardzistę teraz, nie? Bo hazardzistę na odcinku to fajnie się robi. Ledwo, ledwo na styk, ale ważne, że win. Obrona pupila Dave'em. I to my atakowaliśmy go naszym mamutem. Mamut na siorba 3, ponikonik 24. No to było prosto, bo zębik 15 wjechał i tyle, nie? To był prosty, prosty duelek. Maszyna do zabijania nas tutaj, nie, a to jeszcze przybysz z kosmosu, dobra. Przybysz z kosmosu, który zobaczcie, dostał jedną bułę na twarz i w zasadzie to wystarczyło, chociaż było nerwowo do końca. Dostałem jakieś misie pysie i to jest tam... No i tak czułem, że ta maszyna do zabijania, zobaczcie, było tak niby blisko, niby daleko, mi w międzyczasie... Potka na wytrzymałość opadła, więc zastanawiałem się, czy w ogóle mam szansę bez tej potki jakoś to złożyć. Zobaczcie, jak tu niewiele zabrakło. 37 tysięcy dipsa. Ej, no trochę mnie to denerwuje, te jakieś HTTP unknown statusy. Od jakiegoś czasu się strasznie dużo mi tego pojawia. Duży gem na Intę. Duży gem na Intę to jest gem, którego w chwili obecnej nie potrzebuję, bo mam 4,5 Inty i 2800 wytrzymałości bez potki. Z duży gem na Intę to jest coś, czego nie szukam, bo nie chcę zakładać dużego gema na Intę. Chciałbym wytrzymałkę albo berylka, nie? Wytrzymałkę albo berylka. Więc ten duży gem na Intę, no niech sobie chwilę leży, pewnie go zaraz i tak albo sprzedam, albo ten, albo... albo go sprzedam, albo go... no. Albo go sprzedam, albo... Albo założę gdzieś, nie? Zadanie kobra cienista. Co to jest w ogóle? Dlaczego ja to zapisałem? Co mną kierowało, żeby zapisać? Co mną kierowało? Wczoraj ostatnie zadanie, nie? To mną kierowało wczoraj ostatnie zadanie, okej. Okay. No i nagle, moi drodzy, ni stąd, ni zowąd wjechałem z 2600 wytrzymki, czyli spadła mi pota na wytrzymkę w maszynę do zabijania i o. I kolejna klata, nie? Bez dziury. Ale i o. I zabiłem maszynę do zabijania, i o. No i to później stwierdziłem, że a to sobie zabiję i zjawę na luzaku w takim razie. Bez potki na wytrzymałość, bo co to za problem, jak widzicie? Żaden. Jeden dobry kryt i 2/3 hapsa spadło. No i mamy jeszcze prawie jakąś tam pierwszy stopień do nieba. Zobaczymy zakole bojowe w lochach gildii. 186, 230, 330, 750, 400. 270, 340, no nie wykazało się dobrze za kole, ale Shiru tutaj skończył wyprawę i generalnie mamy dość dużą jeszcze zapasu, bo po Shiru jeszcze jest włoska potęga 222, więc jeszcze jedna osoba tutaj jest w kontynuacji do gry, więc idziemy, idziemy na następną bitkę, no dobrze, jest grzybek. Czego my tutaj szukamy? Poniedziałkową noc, czarny las. Propolis, no co to się dzieje? Propolis ma erwy z Gnośnogród. 7 za 300, 7 za 200, 7 za 300. Jedziemy. Nie wiem, straszne rzeczy się jakieś dzieją mi z tym serwerem ostatnio Shakesa. Nie mam żadnych VPN-ów, nie mam nic. Zwykła, czysta przeglądarka Chrome. Żadnych problemów z internetem. Nagle jakieś takie babole wyskakują w ciągu dnia. Nie wiadomo jakie. Po prostu. Nie wiem, o co kaman tej grze czasem. No dobra, tu mam trochę jeszcze przyjaciół powpisywanych, to są moje klaserowe podrygi, bo w końcu się wziąłem za uzupełnianie klasera, tutaj jak widzicie miałem 50%, już mam 64% i w ciągu jednego dnia mam zamiar tam skoczyć pod 70%, już sobie spokojnie szukać pojedynczych itemów, bo no już ten klaser, to już jest ten czas, kiedy klaser na druidzie nie zabiera mi tyle czasu, bo nie zabiera mi prawie w ogóle czasu, no świetnie. Dziękuję ci, droga gro. No jak widzicie, odświeża się gra. Miała się odświeżyć szybko, bo zawsze się szybko wtedy odświeża. O, nie ma żadnych tam problemów. Jest chwilunia, wszystko jest w porządku, nie? Ale że się zgubiła gdzieś, nie wiem, gdzie to się gubi ta gra. Może gdzieś na łączach nie dochodzi do Polski internet. Nie mam pojęcia, ale takie rzeczy mi się dzieją. Nie wiem, czy wam też się dzieją. No, ja mam takich rzeczy ostatnio dość często. Nie wiem, z czego to wynika. Nie mam zielonego pojęcia, może jakieś problemy z netem u mnie? Nie wiem. Ale w niczym innym nie mam problemu z netem, oglądam filmy, oglądam, wszystko jest w porządku. Nie mam zielonego pojęcia. O co im chodzi?
Także tak to wygląda z tymi lochami. Sytuacja wygląda dość śmiesznie, bo zabita jest maszyna do zabijania. Nie jest zabite jeszcze tu, ale to jest łatwiejszy loch. Ten to już jest w ogóle pikuś, nie? Bo to jest 170 level, a tu już są 174. Tego nie zabijam, bo on mi da pewny epik. A jak widzicie, z miejscem w epikach mam problem. Generalnie chciałbym do takiej sytuacji doprowadzić, w której to zabiję na samym końcu, albo sobie, potem na samym końcu sobowtóra. I żeby mieć wtedy dwa miejsca w plecaku, bo od razu wtedy otworzy się wieża i będę mógł przerzucić, dopchać się do końca i przerzucić te błyskotki i część itemów tam na tych pachołków i wtedy się zwolnić i będę mógł spokojnie pograć. Nie chcę marnować tych epików, tak jak mówię, bo jeśli chodzi o kryształ, ok, rzucając kośćmi będziemy mogli tego kryształu trochę zarobić, ale aura też jest trochę istotna. Jeżeli później tych epików nie będę miał aż tyle do wrzucania do kibla, to wykorzystajmy każdy z tych epików tyle, ile się da. 5.36, wjedźmy z naszym chompem, 4.37, zobaczmy co się wydarzy. Chociaż tu pewnie będzie niestety dzyńka 32, dlaczego dzyńka zaczyna i oto... No to nie jest uczciwa rotacja, kiedy dzyńka zaczyna od dwóch krytyków, nie? Uff, chomp. Chomp to zrobił, nie wiem jak to chomp zrobił, ale brawo chomp. Brawo chomp, jestem z ciebie dumny, chompie mój mały. Letnie dni, sobota za dnia, jesienne dni, okej. Czy ja tu coś mogę jeszcze wysępić jakiegoś peta? Bo ja tu generalnie powinienem sępić letnie dni, jesienne dni, zimowe dni, no to nie. Kogeniut jest w poniedziałek za dnia, a powinienem zabić wiosenne dni, czyli Paliego moim chompem, tylko ten chomp jeszcze nic nie zjadł. To jest poniedziałek za dnia i to jest wtorkowa noc. Aha, czyli my szukamy tego po prostu czarnolasu i liczymy, że dostaniemy go naprawdę, naprawdę szybko, bo chcielibyśmy w końcu zacząć się zastanawiać nad petami do znalezienia w dzień. No jasne, krytyk za krytykiem. No ja też trochę krytyków zrobiłem, ale bez przesady on zrobił więcej. Nieuczciwa rywalizacja. Nieuczciwa rywalizacja. Tak jak mówię, ten gem nie jest mi do niczego w zasadzie potrzebny w chwili obecnej, bo no może się tak zdarzyć, że wypadnie mi jakiś fajny item i będę go chciał sobie tam podmienić, nie? Na przykład na klatę wrzucić. Ale to jest jeden argument, do czego bym mógł potrzebować do tego gemu, że nagle wypadnie mi klata z dziurą, nie? To jest jeden argument, a i tak bym wolał tam wrzucić na wytrzymałość kamień, no bo zobaczcie, 4500 inty, 2800 wytrzymałości, to trochę duży rozjazd jest. Ja na tych wojowników trochę gorzej stoję teraz w lochach i to będzie widać, więc ja tu nawet staty, pomimo tego, że jest wytrzymałość już droższa od inty, ładuję w wytrzymałość, bo tutaj no po skasowaniu tej potki strasznie, ale to strasznie dużo mi tej wytrzymałości, wytrzymałości brakuje mi dość dużo. Dobra, 23 tysiące, wydane trochę pieniążki. No i co my tu generalnie dalej mamy? No generalnie nie mamy za wiele, bo wszystkie walki wam pokazałem. Cieszę się z tego, że gildia jako tako nam idzie. Będziemy, moi drodzy, wymieniać niektóre osoby, więc jeżeli masz dobry level, to polecam ci kliknąć wspieranie, zapraszam na Discorda i wpisanie się w rekrutację, bo ja widzę, że tutaj część osób już się poddaje, więc będą na pewno miejsca dość szybko. Także zapraszam do wsparcia, zapraszam na Discorda. Po wsparciu dostaniecie tam komunikat, jak to zrobić, żeby sobie połączyć Discorda z YouTube'em, no i wpisywać się na listę, bo będą tutaj zmiany. Bo widzę, że część osób gra tak zwane Warta Tycoon, nie? Natomiast jest generalnie spoko w gildii, mam 124 level, czyli powyżej średniej gildii jestem dość znacznie, więc jest w porządku. Jest to nasze 10-10 w ulepszeniach już od dawna. Jest 11 salka i nie widzę nawet 12 żadnej w gildii, więc radzimy sobie naprawdę, naprawdę nieźle. Można by rzec, że wspieramy naszą gildię jak możemy. Nie jesteśmy jakimś tam przycierusem na samym dole, który tam zamiata kolanami dywany i tylko korzysta z gildii i procentów. Jesteśmy czarnolas. Jesteśmy wspaniałym graczem, który współtworzy gildię i ją pomaga organizować. 3 za 150. Dobra, jedziemy. No to moi drodzy, no to jak jedziemy, to idziemy. Mieliśmy dwie walki petów już, dwie wygrane. 5.62, no to na to nie będziemy nawet czekać, bo to jest do oddania raczej. Jak się okaże, że gościa ma, nie wiem, 15, 15, 15 i 15,
To wam tą walkę pokażę i może się okazać, że może nawet ją wygramy. Tu się różne rzeczy dzieją na tych serwerach, więc naprawdę, naprawdę może być różnie. Spróbujmy tym chompem tego Chili Paliego zabić. No ja się obawiam, że może być troszeczkę słabo. O, już coś. Znowu. Serwer nie odpowiada, no. Co za śmieszne historie, moi drodzy. Serwer nie odpowiada. O, już nagle odpowiada. Już nagle odpowiada, moi drodzy. No pytanie, czy jesteśmy już po zabiciu, czy nie? Czy nam już timer zleciał? Nie, nie zleciał. Okej. Okay. Dungeon Battle not free. Co? Nie no, fajnie. Fajnie się gra w Shakes and Fidget. Polecam. Gra jest naprawdę fajna. Gra jest naprawdę taka fun and interactive, jak widzicie. Bardzo mało błędów serwery mają. Są zarąbiste. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest super. Wszystko jest świetnie. Ogień. To może bym go zabił chociaż, co? Tego Chili Paliego. A, czyli poszła walka. Świetnie. Czyli my nie wiemy, co się z tą walką stało, ale generalnie była i se poszła. W porządku. Była i se poszła i se nie poszła tak, jak powinna iść. No dobra, nic się nie dzieje. Czy walkę z Donka Pishing będziemy mogli zobaczyć, czy nam też wyłączy serwery? Dlaczego on mnie krytykiem bije od razu, a ja go nie? Jak widzicie, brakuje nam tutaj tego heltu, żeby to poustawać ładnie, chociaż siadł. I kolejna klata, i kolejna bez dziury. No przecież to są jakieś jaja jak berety. No to są jakieś jaja jak berety, kochani. To są jaja jak berety. Zobaczmy tą walkę jeszcze raz. To są jaja jak berety. To jest chyba z piąta klata, którą dostałem w przeciągu 2 dni i piąta bez dziury. To są jaja jak berety. No ładne te krytyki po 900 tysięcy weszły. No ładne. Tu trochę ustaliśmy, dodaliśmy tej wytrzymałości, więc to też nam troszeczkę pomogło. No ale zobaczcie, to jest klata na siłę, to jest klata bez gema, ta klata bez gema, raz, dwa, trzy i jedną przecież zużyłem, nie? Ta jest dokładnie identyczna z tą, którą mamy. Różnica jest tylko taka, że ma tam 100 armoru więcej. Inteligencja 186, no musimy gdzieś ten gem wsadzić, jest 180, 178, 176, no to dawaj 186 tu. Nie chcę tej wytrzymałości 172 zdejmować, bo i tak mam za mało tej wytrzymałości. Poproszę ten czarnolas, bo już chcę kończyć tą awkę. 3 za 176. Biorę krótkie, bo później się nie wyrobię z tymi petami i będzie, wiecie, problem, nie? Bierzemy tutaj wytrzymkę. Jak widzicie, jako tako te lochy siadają. Teraz jest to szkaradny demon. No i mam już problem, bo jak widzicie, no mam już jedną dziurę wolną, więc generalnie nie powinienem klikać lochów. Bo jak mi wypadnie epic, to... Co jest grane? Co jest grane? Jak mi wypadnie epic, to... To po prostu się zapcham. Mamy jeszcze do zrobienia 7, 8, 9, 10, czyli tutaj 4, 5 lochów, zanim uzyskam dostęp do wieży i do pachołków. Więc pewnie dzisiaj już nie poklikam za dużo. Nie poklikam za dużo. Mogę jeszcze kupić, zaraz będę mógł. Nie poklikam za dużo dzisiaj lochów, no bo jest ryzyko tego, że się zapcham i że nie będę mógł sobie kopać berylków. A znając moje szczęście, to właśnie tak będzie, że. Teraz mi wypadnie 17 klata. Co w ogóle wiedźma chce? Wiedźma chce nakrycia głowy, więc nawet nie mam żadnej jakiejś fajnej czapki, żeby jej dać. No to za 700 czapka to nie jest jakaś czapka, nie? Generalnie możemy sobie pozwolić na, powiedzmy, jakiś item, który daje dużo kryształu. 250. Te koszyczki to nie. No to nic nie daje, nie? No ale powiedzmy takie oto 250 tą klatę. Rozmontujmy ją sobie, nie? Będziemy mieli jeszcze jedno miejsce w plecaku. Potencjalnie na jeszcze jeden loch, żebyśmy mogli poklikać. No nie lubię takich rzeczy robić, bo to jest zmarnowanie jednego epika, który kiedyś będzie na wagę złota do kibla, no ale no. Robimy co robimy, czasem po prostu robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić, a je robimy. No nic na to nie poradzę. Trzeba czasem takie rzeczy zrobić. Palimy sobie portal gildii. Chciałbym szybko ten czarnolas znaleźć, żeby wiedzieć, że już to konto może do rana odpoczywać. Ale tego czarnolasu nie ma. Walniemy sobie portal solo. Może uda się już zrobić progres większy niż 0,5%. Bo oczywiście 10 to na pewno nie. Więc nie ma szans. O, jakie dwie buły soczyste na pysk. 5%. No gdyby nie te krytyki, które na nas siadły, no to kto wie.
Nakarmiliśmy dwa razy już pupilę. Kibel jest wrzucony. W porządku. Czyli tu została już karczma tylko. O, to trzeba kupić na 70. Znowu się serwer rozłączył. No co jest z tym serwerem? Co za jakieś głupoty w tym serwerze się tutaj dzieją? Serwer nie odpowiada. Co za badziewie. Ej, no kupuję. Znowu nie działa? Czy kupił już i tylko nie pokazuje tak jak z tą walką petów? No dramat, powiem wam, nie wiem, coś takiego mi się wali dzisiaj, że jest po prostu, że są po prostu jajca jak berety. No teraz wygląda na to, że serwer w ogóle jest nieaktywny. Nie chce się w ogóle odświeżyć. Nie wiadomo, o co chodzi. Niby odbieram coś tutaj, niby coś się dzieje. Kliknąłem błąd wewnętrzny znowu, kliknąłem odświeżenie serwera. No nie wiem, co jest grane. Te szake są fidgety z stability i z shit. Nie wiem, o co chodzi. Czy to ja mam tylko takie szczęście, czy wy też? No, zobaczcie, no nie ma. Nie ma. Chcemy nagrać odcinek Animo. Anima. O, załadowało się, ale się rozmyśliło, już się nie chce załadować. Było Animo. Świetna gra. Polecam. Polecam grę wszystkim. Czarnolas. Moczary, Mary, Magmakaron, Gnuśnogród. No to nie jest Czarnolas. Halo, bierzemy krótką misję. Wejdźmy na tą arenę. O, kupiło się. Dobrze, że się kupiło. Jestem przeszczęśliwy, że się kupiło. Ta broń plus 90 jest niezła, ale jak już zabiję maszynę do zabijania tą bronią, to już nie będę tutaj kombinował i kusił losu, że jakiś beryl mi nie wypadnie czy coś. Problem jest taki, że nie mam jedzenia i coś tu jest w ogóle nie halo, nie pykło. Niby ten czomp jest 34, więc już przegonił i Kroxa, i w zasadzie Poniconika, i w zasadzie Dzyńkę, która pomimo tego, że już dzisiaj dwa zjadła, dalej jest dwa niżej. No generalnie wszystkie jedzenia wciągnął czomp przez ten event, jak widzicie. Ma 34 karmienia, stał się po prostu moim potworem. 4800, dawaj gościa, może w końcu coś wygram. Oczywiście on zaczyna, ale to my mamy krytyka, na szczęście. W końcu my mamy jakiegoś krytyka. Nie wierzę w to, dobrze. 160 hapsa. I później by ktoś powiedział, a widzisz Macieju, a jakbyś rzucił 3 intki czy 4 intki, to by mu 160 nie zostało. True. Nie będę się kłócił, prawda. Także moi kochani, przypominam, jeżeli ktoś chce sobie pograć tutaj w gildii na W47, ma jakieś przyzwoitsze konto niż 30 level, polecam przycisk wsparcie, dołączenie do Discorda, no i zapraszam do wspólnej gry, bo na pewno będą tutaj miejsca, bo ja już widzę, że część osób po prostu się już męczy też graniem tutaj i potrzebuje lekkiej motywacji w postaci wymiany na inną osobę, żeby się odnaleźć. Zobaczymy jeszcze tutaj te 50 sekund na nową misję, czy będzie Czarnolas, czy nie. Szczerze mówiąc, chciałbym ten Czarnolas, żebym już mógł spokojnie na druidzie sobie nagrać odcinek. Na tą walkę, czy będziemy czekać, czy nie, to kompletnie raczej nie ma znaczenia, chociaż wczorajsza ta walka na druidzie udowodniła nam, że czasem warto czekać. To tutaj się nie spodziewam, bo to jest 5 pupili w świetle, więc no to też dziwnie, że tylko 5 pupili. No ale no, może nie trafił soboty, tak jak ja, może no w lato nie była, jesieni jeszcze nie było, nie? Może w poniedziałkową, no dzisiaj dopiero będzie dziunię łapał na przykład, tak? Kto wie, jak to będzie. Nie mam zielonego pojęcia, ale zobaczymy tutaj jeszcze tą misyjkę. No i mam nadzieję, że wypadnie mi Czarnolas i że będę mógł w ciszy i w spokoju tego Czarnolasa kliknąć i powiedzieć sobie, że już pety nocne mam złapane. Pustynia Przesłoneczna, Mroczne Bory ma Erwin. No to nie jest coś, na co czekałem. Daj mi ten Czarnolas. No w końcu dały też jabłko. Mroczne Bory, po górze Magmakaron. 140 razy 4 to jest 400, 560 to jest 616, ale to jest krótsza misja, więc ją weźmiemy, bo jest szansa po prostu na lepszy Czarnolas. No przynajmniej nakarmimy tego Poniconika i zrobimy plakat jeszcze, nie? Przynajmniej nakarmimy Poniconika i zrobimy plakat. I to, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, chociaż dobra, poczekamy jeszcze tą minutę. Sam jestem ciekaw, czy co tutaj gość osobą reprezentuje, a w międzyczasie przylecimy szybko, czy czegoś faktycznie nie zapomniałem. Rozmontowań no na razie więcej nie mam. Czapek nie mam, bo tutaj nie mam nic. Dawiedźmy. Jeśli chodzi o locha, to kliknęliśmy. Portale kliknęliśmy.
Jeśli chodzi tutaj o twierdzę, no to jutro kończą się kwaterki i pędem śmigam, bo do kopalni klejnotów, portal gildii walnięty. No i tutaj generalnie w poczcie wszystko pokazałem, wszystkie walki, kołem też zakręciliśmy, kalendarz odebrałem, więc jest tutaj wszystko. Czekamy na ostatnią walkę. Podniesiemy sobie tutaj dwie statystyki. Strasznie słabo radzę, dzisiaj nam sypnął grzybów, ale sypnął nam bardzo dużo złota. Jak na nasz level jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i zbliżamy się wolnymi krokami, jeszcze 6 dni, będzie miesiąc gry na serwerze, zobaczymy co nam się uda w tym czasie zrobić. Fajnie by było wykopać już pod ziemię te 6 dni, zobaczymy czy nam się to uda. Trochę szkoda, że od pierwszego dnia serwera nie gram, bo miałbym dużo, dużo wyższy level. Ale też i dobrze, bo pokazuje, że właśnie nie trzeba mieć ciśnienia, nie trzeba tam latać, skakać po jakichś gildiach za procentami. Można sobie swoją spokojnie gildyjkę budować, która ma słabe procenciki, która jest tam sobie z 385 gildią w tym momencie, a ona sobie będzie pomalutku rosnąć. O, młody konik, widzicie, jeden dzień, więc tutaj już też zawodnik, który się troszeczkę męczy, jak widzę, i nie bardzo mu się chce grać. Tarso 23 godziny, więc tutaj to są zawodnicy, którzy tam już pomalutku, no to jest też okres świąteczny, więc to może też z tego wynikać, że nie każdy tam ma czas chodzić kilka razy dziennie, nie? No dobra, spróbujmy z ziemią. Ziemia 28, światło 32. Spróbujmy z tą ziemią. Ponikonik 8, to jest pierwszy dobry znak. To znaczy, że 8 karmień ma typo tutaj już zmarnowany w zasadzie, nie? No szkoda, że żeluza też nie jest jakaś tam 10. No dobra. No dobra. No dobra. No można by powiedzieć, że no nie było tu szans. Co by się nie działo, to tutaj szans nie było, nie? Co by się nie działo, to tutaj szans nie było. Weźmy ten złom. Czarnolas, Migdylandia, Ugór Orków, Smutrzały Las. No co za dziady. 3 za 300 i pasek do wiedźmy, bo paska chyba nie założę i tak, nie? Pasek mamy legendorny, więc... Więc nie będziemy go zakładać. Moi kochani, to tyle jeśli chodzi o ten odcineczek. Dzięki wam serdecznie, pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o komentarzach. Do zobaczyska, siemano i pa pa!